Jest z nami debiutant Rudy. Dzień dobry. No i co, jutro z legendą można powiedzieć, tak jak dzisiaj Mateusz Borek podsumował, że będziesz walczył z legendą. To przez niego zakochałem się w Gromdzie tak naprawdę, przez jego walki, także dla mnie to zaszczyt z nim walczyć. Cieszę się, że to właśnie on, bo jeżeli wygram i dobrze się pokaże, to chwała będzie większa. Tak? Kamil, powiedz, jak jesteś przygotowany, co w ogóle robiłeś, jeśli chodzi o przygotowania do samej Gromdy, do specyfiki tego wydarzenia? Praca na nogach, proste ciosy, normalna bokserska robota. Myślisz, że to... Jestem pięściarzem, także będę boksował. Właśnie zawsze zadaję to pytanie też ludziom, którzy po raz pierwszy stają do walki na gołe pięści, bo jednak jest to pewna specyfika, jest to też kwestia tego, że łatwiej jest o kontuzję, no co tu się czarować. Biłem się na gołe pięści już, także nie jest mi to obce i wiem, czym to się je, także będę boksował na pewno. Ale wiesz, na ulicy wystarczy raz dobrze trafić, tak? Dobrze przycelować, a tutaj te walki czasami trwają i kilka rund. Tak, to prawda. Mam nadzieję, że jutro obejdzie się bez kontuzji i damy dobrą walkę. Kto w Twoim narożniku, kto będzie Ciebie kontrolował, jeśli chodzi o te poczynania? W moim narożniku będzie Michał Grabarek, trener Golden Dragon. Przygotowywał mnie trener Rafał Okoński, którego bardzo pozdrawiam. Zrobiliśmy robotę i jutro postaram się pokazać w ringu jak najlepiej. To co? Życzę powodzenia i życzę, żebyście zachowali dobre zdrowie po walce. No a wygra lepszy oczywiście. Dziękuję bardzo. Legendarna walka. Dziękuję bardzo, Rudy.